Miałem wsparcie brata. I jestem mu za to bardzo wdzięczny, bo zresztą chyba w każdej trudnej sytuacji zawsze mogliśmy na siebie liczyć. Czy wsparcie? Też miałem wsparcie, ale wiem też, że sam byłem trudnym towarzyszem przez jakiś czas, bo gdzieś zwłaszcza w tej początkowej fazie trzeźwienia, kiedy w głowie tam się odkrywałem różne rzeczy związane, nie wiem, z psychologiem, w ogóle tak z takim patrzeniem na świat i rozumieniem ludzi, to miałem taką tendencję do bycia jakimś takim trochę quasi inkwizytorem w tym temacie i wiem, że to było upierdliwe i były takie momenty, kiedy Tomek chyba nie mógł na mnie patrzeć, jak tam niosłem kaganek oświaty, ale minęło mi to na szczęście już, więc teraz jest okej. Jest okej. Nie, chodzi o to, że po prostu człowiek, który trzeźwieje, gorzej znosi sytuacje na przykład towarzyskie, gdzie pojawia się alkohol. Jest jednak w takim powiedzeniu, w takiej frazie, że najgorsi są neofici, to się potwierdza. No. Jest taki moment, który duża część osób trzeźwiejących przechodzi właśnie. Nie, ale przeszedłeś olbrzymią drogę. Przeginają trochę, nie, ale to jakby Marek, później się prostuje. Powiem, że naprawdę przeszedłeś długą drogę. Dowodem na to, jak bardzo przepracowałeś, to jest fakt, że braliśmy udział w hucznych urodzinach na Podkarpaciu naszego dobrego znajomego, gdzie alkohol lał się, a ty przeżyłeś to na spokoju i to jest najlepszy dowód na to, jak dobrze sobie to przepracowałeś.